Okej. Nikola, jesteś, bo wiesz, co się będzie działo zaraz. Moi drodzy, czas na ten pojedynek, na który na pewno wszyscy czekacie. A wystąpi w nim Amadeusz Ferrari Roślik. Amadeusz wniósł na wagę 83,600, więc nie zrobił limitu wagowego 78 kg. Zapraszamy na środek. A jego przeciwnikiem jest... Adrian Polak Polański! Siedemdziesiąt 300, a więc poniżej nawet ustalonego limitu wagowego. Zapraszam na środek. Moi drodzy, wiem, że czekacie na face to face, ale musicie poczekać odrobinę, bo będzie od razu po ważeniu. Poprowadzi go Bogzel i Sylwester Wardynga, więc już teraz serdecznie na niego zapraszam. Natomiast na pewno zadam kilka pytań. Zrobiłeś limit wagowy, nawet poniżej. Twój przeciwnik nie zrobił. Skomentujesz to. Nie, tego nie trzeba komentować. Wydaje mi się, że mój przeciwnik powinien się na ten temat wypowiedzieć. Dlaczego nie zrobił limitu wagowego? Przewyżył go 5,5 kg. Okej, ja od razu do Amadiego. Dobra, Amadi, co się wydarzyło? Dlaczego nie zrobiłeś limitu wagowego? 78 kg, a ty miałeś na ważeniu rano 83,600. No co mogę powiedzieć? 10 dni byłem przekonany, że nie ma żadnej walki. Została odwołana. Nie miało mnie być w ogóle na konferencji. Na konferencji się zdecydowałem na walkę, więc konferencja była w niedzielę. Ważenie mamy w piątek, czyli od poniedziałku do czwartku miałem 4 dni. Na zbicie 7 kilo, ponad 7, stwierdziłem, że nie będę tego zbijał. Poinformowałem o tym włodarzy, bo po prostu miałem na to za mało czasu. No jak miałem kontuzję, to siedziałem w chacie i żarłem. Niestety, bo byłem smutny. No ale jest jak jest, no nic nie zrobię z tym. Formuła bokserska, rękawice meksykańskie. Więcej szczegółów słuchajcie u Boxdela i u Sylwka na face to face. Mamy jeszcze tutaj naszego ukochanego sędziego z mojej walki z Kasiuszem. Sędzia Wiesław Rupiński, którego pokochała cała Polska. Też wypowie się na temat różnicy wagowej w tego typu walce. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No jest to dla mnie wielki zaszczyt. Wielka chwila, że mogę się z tak wspaniałą publicznością tutaj w Gliwicach spotkać. Przejechałem 700 kilometrów, z powrotem to samo, 1400 kilometrów i sobie nie wyobrażam, że mimo tej dysproporcji wagowej, która tu wystąpiła, no życie jest matematyką, waga nie kłamie, te 5 kilogramów to jest dużo, ale nie dla Polaka. Od dzisiaj dla mnie, dla pana Polaka. To nie jest za dużo. On sobie poradzi, to jest wielki kozak, on wyjdzie i on będzie boksował, bo to jest wojownik. Natomiast jeżeli chodzi o Ferrariego, no trochę jestem zaskoczony, zasmucony, rozczarowany, że wiedząc o takiej walce, że cała Polska na nią czeka i nie tylko Polska, że pozwolił sobie na taką, powiedzmy, sytuację, że dużo więcej waży. Ale to, że dużo więcej waży, to nie znaczy się, że ta walka będzie pod dyktando jednego zawodnika. Będzie to walka prowadzona w formule bokserskiej, w formule fair play. Ja to biorę na klatę. Nie ma się prawa cokolwiek złego zdarzyć, mimo tej dysproporcji. Myślę, że będziemy wszyscy zadowoleni. I zawodnicy, i publiczność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, a teraz pozostało nam...